Z Ewangelii uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. W Ewangelii słyszymy, jak Jezus przestrzega uczniów przed faryzeuszami, przed ich złym nastawieniem wobec Niego. Ostrzega ich, by nie dali się zatruć taką postawą. Mówi im o kwasie faryzeuszy. Wiemy, co robi kwas, czyli zaczyn włożony do ciasta chlebowego. Zakwasza je całe. Pan ostrzega uczniów, by nie dali zakwasić się, całkiem ogarnąć się tą przewrotną postawą nieszczerych faryzeuszy. Takie tendencje faryzejskie mogą pojawiać się w naszym życiu. Ta postawa, by wszystko układać tak, jak mi odpowiada, również w odniesieniu do Boga, wszystkim nam zagraża. Jest w nas, ludziach, chęć wtłaczania Boga i Jego działania w nasze ludzkie ramy, w nasze wyobrażenia. Patrzmy na Maryję. Popatrzmy na Matkę Najświętszą. Jej postawa to wolność od siebie, od swoich ram, od swego tylko i wyłącznie widzenia Boga. Ona słucha. Ona jest wyczulona na głos Pana. Ona jest absolutnie przejrzysta, duchowo-krystalicznie czysta przed Bogiem. Nasz różaniec to okazja do odnowienia w sobie tego maryjnego, szczerego ducha, ufnego serca w Panu i ufnego wobec Jego zamiarów, jakie ma wobec nas. Zdoli się z niebie święci, więc dwoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu.